Dzisiaj zagramy w randomizer, ale najpierw, co to w ogóle jest? Randomizer to tryb, którym z bloków oraz mobów wylatują randomowe przedmioty, a ja w tym odcinku postaram się wygrać. Na wstępie prosiłbym was o zostawienie suba i łapki w górę, bo naprawdę zajęło mi to bardzo długo, ponieważ połowa gier wyglądała mniej więcej tak. Co to było? Co to było? Ja nie, no nie, no nie. Skoro miał full jak seta? Ale ja już nie przedłużam i lecimy. Więc tak wygląda właśnie tutaj gra na tym serwerze. Świetnie po prostu. W szczególności, że... Kopiemy łóżka, widzowie, kopiemy łóżka, bo z tego leci ten statek. A ze statku możemy dostać TNT oraz diamenty. A z diamentów możemy zrobić diakseta, a z TNT możemy po prostu wysadzić ludzi, co by było naprawdę mocnym sposobem na wygranie gry. O, z czerwonych kwiatków też leci drewno, więc to jest spoko. Z czerwonego grzyba również leci drewno. Mało TNT leci, co mnie trochę martwi. Nie powiem, że nie, bo TNT bym naprawdę sporo potrzebował. W ogóle nie wiem, po co tutaj jest totalnie to serce oceanu, co ono w ogóle daje w grze. Wykopmy sobie trochę więcej tego tilta. Pozbieraliśmy najważniejsze, w sumie najpotrzebniejsze itemki. Mamy dość sporo diaksów, z których można by było już na spokojnie zrobić sobie seta diaksowego. Mamy redstone. Oooo! NCT! Nie, to jest bastion, ale ten lepszy, widzowie. Więc czysto teoretycznie mamy szansę na jakiś dobry, mocny drop. Szmato! Jak on ma na imię? Spokojnie, nie będzie nam jakiś pet podbierał itemów, widzowie. To tak nie będzie, nie będzie tak w tej grze. Zabrał mi, ale spokojnie, ja sobie poradzę nawet bez hełmu z nim. Tylko musimy znowu sobie drewno znaleźć, bo nie mam drewna, a bez drewna tak średnio. Fajnie, minuta została, mamy 14 redstone'a, co nam naprawdę może ułatwić teraz życie. I zrobimy po prostu z tego redstone'a, w sensie będziemy mieli z redstone'a End City, czy tam Bastion, już nie wiem sam. Chodź tu do mnie, no chodź! Ja mam wszystko, ty nie masz nic, chłopcze. Chodź, chodź, proszę, chodź, 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 chodź. No nie, no on idzie do kolegi, ja nie mam szans. Dobra, ale wiemy tyle, że on się nas boi. S. Dobra, ograny. Teraz trzeba mu zabrać itemy, ale coś potrzebujemy, nie. Netherite, on nie miał netherite, dobra. Przydałoby nam się jeszcze więcej jabłuszek zrobić, albo chociaż w ogóle mieć jakiekolwiek jabłka. Więc zrobimy sobie szybko smithing table, szybko sobie to zdejmiemy. Szybko sobie zrobimy tak, 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 tak. Szybki netherite secik. Hop, mieczyk, hop, siekierka. No i dobra, jesteśmy uzbrojeni. Nie mamy, jedyne co nie mamy, co by nam się mogło dość mocno przydać, to jest w sumie podobnie jak jabłka, bo mamy tylko dwa koksy, a wiadomo, że samymi koksami człowiek nie pożyje. Mamy fire resistance przez te, przez koksy, co jest spoko, bo no jakby ktoś nas bił z mieczykiem fire aspect właśnie, no to moglibyśmy się przed tym chronić, a nie żeby nas dodatkowo waliło to. Ja mam netherite, człowieku. Dobra, was obu walę na dziurę. Dobra, Essa, rozwalony, śnubek. Nie mogę tam przejść, tam są itemy, no serio. No dobra, trudno, bo ja już zrobiłem 3 kile, będąc samemu. Chciałem tylko nadmienić, że jestem cały czas sam, no nie? Dobra, mamy sporo TNT, nie powiem, że nie. I to bardzo dobrze, bo zaraz jakby trzeba było jakiegoś nubka rozwalać, to wiemy co zrobić. Po prostu go rozjedziemy TNT. Oj, 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 oj. Gdzie on podszedł i im zabrał? Po prostu w taki mądry sposób. O! Nie, zostaw, błagam cię, zostaw stary, zostaw, zostaw, zostaw. O cholera, on ma enchantowany miecz, on ma enchantowany miecz. No to środek i apujemy w górę. Nie mam żadnych bloków do kopania, żeby mieć z tego itemy. No ale już to przeboleje, chociaż przydałoby się jeszcze pójść po ten, dobra, fire protection dostaliśmy od nich, smart 5. No, czyli bezsensowne itemy, których w ogóle nie potrzebowaliśmy i nie musieliśmy nawet ryzykować, żeby tam iść. Dobra, postawmy sobie tutaj TNT. Mamy dwa staki TNT i zastanawiam mnie tylko, aha, czy jak weźmiemy sobie, zrobimy półpłytkę i ją postawimy na środku, to to TNT zleci. Mamy blok redstone'a! Ej, dobra! Ja tego nie przemyślałem, mamy blok redstone'a i z tego mamy 9 redstone'a i robimy z tego itemy. Dostaliśmy już kolejnego koksa, tylko pytanie brzmi, skąd ja do jasnej cholery dostałem blok redstone'a?
tak, żeby im się nie chciało czasem Ojojojojoj, kolego. Do kogo ty idziesz? No właśnie, tak myślałem. Oni się tam TNT wysadzają, ale mi to nie przeszkadza obecnie, bo ja wiem, jak dostać w pizdu więcej lutu. Dużo, dużo redstone'a na szybkie sfarmienie itemów, a w zasadzie bardziej koksów. Dobra, nie potrzebuję tych itemów już, no nie? O cholera, no to fajnie. Kif to, że nie mam drewna. Po prostu zrobię tak, taką obudówkę bardziej. I z tej obudówki po prostu zrobimy prowizoryczną bazę. Teamujmy się z nim na razie, dobra? Steamujmy się z nim, bo na razie nie potrzebuję robić sobie wrogów zbytnio. A między innymi dlatego, iż... A ja nie mam ochoty na razie go zabijać, bo on się wydaje spoko. Więc go po prostu nie będę zabijał, bo on jakby chciał, to bym do mnie już przyszedł dawno. Więc po prostu go nie będziemy zabijać. Zostawimy go na razie w spokoju. Dobra, weź, błagam, zostaw mnie i daj mi tutaj szybko redstone bloki. Wiem tyle, że zostało 4 typa, no nie? A ja mam sporo tego, więc sobie to wykopiemy. Bo ja bym chciał jedyne co to po prostu koksy. Tylko też tak nie mogę cały czas tego niszczyć, bo mam lagi. Zastanawia mnie właśnie tylko, gdzie są te typy. Mogę zrobić tak, taki trik, że po prostu tutaj zrobimy tak o i spłyniemy i zobaczymy, bo mi tam nie sięga render distance. Dobra. Gdzie oni są? Nie mam pojęcia, widzowie, totalnie gdzie oni są. Aha, pod ziemią. No to dobra, mamy lepszy plan, widzowie. 37 TNT. Na cały border myślę, że mogłoby to nie wystarczyć. Aczkolwiek jak to rozpracujemy i daj kowadło. Rozpracujemy mądrze to po prostu. Walimy po prostu 2 TNT na dół i patrzymy, co się stanie. Nic tutaj, nic. Dobra, sprawdzimy tu. Tylko żeby to do tej wody nie wpadło. Dobra, nie wpadło. Dobra, zjedzmy sobie koksa. Przygotujmy się na ostrą walkę z tym chłopem. Stary, błagam cię, chodź tu, nie rób problemów. No i ginę, bo jest 2 na 1 ponad. Ponad to, że oni mają jeszcze nie diaksety, tylko te. Oj, klacz. Elo. Koks. Szybko, regeneruj się, błagam. On ma miecz 10 razy mocniejszy od mojego. Ja ginę. Ginę. No i zajebiście. Ginę. Fajnie, power na łuku. Nie! Niestety przegrałem, ale jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z Randomizera, to zostawcie tutaj 50 like i od razu go wstawię. Dziękuję wszystkim za oglądanie, zostawcie suba i do zobaczenia.